Chodź człowieku, coś ci powiem, chodźcie wszystkie stany. Piotr Spodtek, zapraszam. Dla wszystkich starczy miejsca pod wielkim dachem nieba. Dla wszystkich starczy miejsca pod wielkim dachem nieba. Dla wszystkich starczy miejsca. Co siedzi w twojej głowie? Zagadką jesteś dziś. Ukrywasz te emocje, ujawniasz jedną z nich. Skrywana w twoim sercu dziś ujrzy światło dzień. Od słowa do słowa, od myśli do myśli, od głowy po głowy. Co myślisz, co czujesz? Ja nie wiem, co tam knujesz. Co siedzi w twojej głowie? Zagadką jesteś dziś. Ukrywasz te emocje, ujawniasz jedną z nich. Od słowa do słowa nie klei się rozmowa. Od myśli do myśli zaburzasz moje zmysły. Od głowy po głowy zaburzam się dziś w tobie. Co myślisz, co czujesz? Ja nie wiem, co tam knujesz. Serdecznie wszystkich miłośników piosenki z dobrym tekstem, piosenki literackiej, poetyckiej, jak zwał, tak zwał. Moim gościem dzisiaj będzie Sławomira Sobkowska-Marczyńska, poetka, sportsmenka. Oj, można by dużo o Sławce opowiadać. Przywitaliśmy się piosenką w wykonaniu zespołu Kardamon. Tak od czasu do czasu mam okazję grać piosenki z tak zwanej płyty debiutanckiej. To była piosenka pod tytułem Zagadka. A kto teraz jest następny? Anna Ciaszkiewicz, artystka, którą też od czasu do czasu w audycji pod wielkim dachem nieba grywam. Łyk szczęścia. Za moim domem kwitnie wrzos, a nad tym wrzosem szepcze las. Za każdym drzewem chowa los czas. Za każdą chwilą, która jest, przychodzi nowa, nie znasz jej. Ciągle przemija, chociaż chce zatrzymać część. Są takie dni, są wieczory, które...
których żal. Niewiele ich, lecz układam z nich swój świat. Czasem dreszcz, czasem jedno słowo jest życia drogą. Wśród czarnych myśli szczęścia łyk, pośród uśmiechów morze łez. Takie jest życie, trzeba być, kim się chce. Jeśli rozumiesz czary słów, jeśli poczułeś drżenie rąk, jesteś poetą, co przez próg przeniósł swój los. Są takie dni, są wieczory, których żal. Niewiele ich, lecz układam z nich swój świat. Czasem dreszcz, czasem jedno słowo jest życia drogą. Są takie dni, są wieczory, których żal. Niewiele ich, lecz układam z nich swój świat. Czasem dreszcz, czasem jedno słowo jest życia drogą, drogą. Kolejny artysta, który od czasu do czasu również pojawia się w audycji Pod Wielkim Dachem Nieba, to nowo upieczony dyrektor Domu Kultury w niewielkiej miejscowości na Pomorzu Zachodnim. Moja tajna misja, Marcin Siemiński. Po ostrych słowach trzasnęły drzwi. Przed chwilą byłaś, teraz tylko się śnisz. Życie od nowa, ponury blues. Zamknęli niebo bez nadziei na mój cud. To jest moja tajna misja. Do stracenia Nie mam nic. To jest czas, by cię odzyskać.
teraz znowu artystka z klanu świetnych muzyków, córka samego Andrzeja Zaryckiego, Julia Zarycka, Rozmarzenia. Przyszedł tak naprawdę i ledwo przekroczywszy drzwi wręczył pierścionek ze szmaragdem, to bym myślała, że się śni. A gdybyś przyszedł z letnią rosą, żonkili niosąc cały pęk, to bym naprzeciw biegła boso poprzez radosny serca zgiełk. Słów tylko niedostatek i odrobinę tchu. Szeleści wiatr kantatę spełnienia wszystkich snów. To chyba niezbyt wiele jak na dzisiejszy czas. Lecz pragnę, by się zieleń wciąż zieleniła w nas. I nie jest ważne słów znaczenie, przemijający bokiem czas. To, co nazwiemy przeznaczeniem, jest tylko nasze i wśród nas. Nikt nie podpatrzy tej pieszczoty, może jedynie dąb lub wrzos. Ust pocałunki czuły dotyk i opętany ciała plos. Słów tylko niedostatek i odrobina tchu. Szeleści wiatr kantaty spełnienia wszystkich snów. To chyba niezbyt wiele jak na dzisiejszy czas. Lecz pragnę, by się zieleń wciąż zieleniła w nas. Kraków, było zachodnie Pomorze.
No to jest i czas na Łódź Mała Caryna, czyli Łukasz Nowak i Adam Marańda w piosence Dziewczyna z pociągu. Wsiadła na małej stacji z podręczną walizką w ręku, z wiatrem we włosach u schyłku wakacji, w kierunku na wszystko jedno, w kierunku na wszystko jedno. Z uśmiechem za cały bilet, z włosami jak jarzębina. I chociaż pociąg ruszył przed siebie, to świat się cały zatrzymał, to świat się cały zatrzymał. O wierna siostro piosenko, wciąż włosy jej miękko zaplatasz. Ty wiesz, że nie było mi wszystko jedno gdzieś w środku tamtego lata. Wo-wo-wo. Wysiadła na małej stacji w kierunku na wszystko jedno. Dziś o niej myślę, gdy do tamtych wakacji wracam myślami w przeszłość. Wracam myślami w przeszłość. O wierna siostro piosenko, wciąż włosy jej miękko zaplata. Ty wiesz, że nie było mi wszystko jedno gdzieś w środku tamtego lata. Ty wiesz, że nie było mi wszystko jedno gdzieś w środku tamtego lata. Wo-wo-wo. Z racji, że nie unikam grania piosenek, które mają również zabarwienie religijne, chrześcijańskie, to od czasu do czasu w mojej audycji pojawia się Marcin Wargocki. Myślę, że wcześniej czy później przyjdzie czas na spotkanie się z Marcinem w audycji Pod Wielkim Dachem Nieba, oczywiście o ile wyrazi chęć, a póki co owoce Marcin Wargocki. Owocem modlitwy jest wiara, owocem wiary jest miłość, owocem miłości jest służba, owocem służby jest pokój. Owocem modlitwy jest wiara, owocem wiary jest miłość, owocem miłości jest służba, owocem służby jest pokój.
owocem modlitwy jest wiara. Owocem wiary jest miłość. Owocem miłości jest służba. Owocem służby jest pokój. No i mamy już czas na naszego gościa, Sławka Sopkowska-Marczyńska, poetka, sportsmenka, ale myślę, że o tym wszystkim się dowiemy w trakcie rozmowy, a poza tym pociągniemy trochę innych wątków, gdyż Sławka jest ostatnio rozrywana, jeśli chodzi o audycje radiowe. Debiutowała u nas w audycji Pod Wielkim Dachem Nieba, w takiej jubileuszowej audycji. To był czas, kiedy 20-lecie obchodziło koło literackie Anima, do którego właśnie wtedy Sławka przystąpiła. Potem pojawiła się poetycko u Marii Duszki, no a potem już się troszeczkę pociągnęło. I było Radio Emaus, i była Sławka w audycji u Ewy Taylor w Radio Islanders. No i teraz przyszedł czas na takie dłuższe spotkanie ze Sławką w audycji Pod Wielkim Dachem Nieba. W pierwszej części, z racji, że Sławka jest nieśpiewająca, ale przysłała mi trochę piosenek, które chciałaby, żeby zagrać, i z tych, które mi przesłała, dobrałem do dzisiejszej audycji 3. Jako pierwsza, która rozpocznie naszą rozmowę, to jest piosenka w wykonaniu Remiego Juśkiewicza, Jesień, do tekstu Marylki Duszki, potem Chłopcy z Placu Broni, Kocham Wolność, i na koniec pierwszej części Wolność, ale w wykonaniu Marka Grechuty. 27 minut 54 sekundy ze Sławką Sopkowską-Marczyńską i z jej wyborami muzycznymi. Jesień tonie w deszczu i mgle. Nie opuszczasz moich myśli. Łagodnie tonę w twoich oczach, w twoich dłoniach, gdy jesień tonie w deszczu i mgle. Ktoś powiedział, że nie można być zrozpaczonym, gdy się patrzy w niebo. Ja przez cały czas obserwuję chmury, gdy jesień tonie w deszczu i mgle. Czuję się bezbronny ze swoją miłością. Drzewa, to co pozostało nam raju. Przychodzi miłość i robi, co chce. Jak śmierć przychodzi i znika. Tęsknię, kiedy ty tak spokojnie czytasz książkę na balkonie, a jesień tonie w deszczu i mgle. Czuję się bezbronny ze swoją miłością. Drzewa, to co pozostało nam z raju. Godnie tonę w twoich oczach, w twoich dłoniach, gdy jesień tonie w deszczu
pod wielki dach nieba wpadła, tak na chwileczkę, na jakieś 40 minut z grosikiem, Sławka Sopkowska-Marczyńska. Witaj, Sławko. Dzień dobry, miło mi bardzo. Właśnie, miło mi bardzo. Tak, powiedz mi, Sławko, zaczęliśmy piosenką Jesień, ale nie będę drążył tematu i tego, że na salony, w cudzysłowie, tak, a przynajmniej przed mikrofon zaistniałaś w audycji Pod Wielkim Dachem Nieba. No i rozumiem, że to jest jedyna piosenka, którą nam nie wymusiłaś, żeby była jesień. A dlaczego akurat chciałaś, żeby jesień była? To prawda, tak, poprosiłam cię o tę piosenkę, ponieważ urzekają mnie zarówno słowa Marii Duszki, jak i muzyka i wykonanie jej Remigiusza Juszkiewicza, po prostu wszystko. I powiem szczerze, że gdy jesień zaczyna tonąć w deszczu i mgle, to wiem, że muszę wrócić do tej piosenki i absolutnie zgodzić się z autorką słów Marią, że przychodzi miłość i robi co chce, i że jest się bezbronnym ze swoją miłością. No takie piękne słowa, prawdziwe. I dlatego ta piosenka. No dobrze. A w ogóle, jeśli mogę uprzejmie poprosić, żebym na wstępie podziękowała właśnie tobie i Marii za przygarnięcie mnie pod wielki dach nieba, że znalazło się trochę miejsca dla mnie, bo przecież półtora roku temu właśnie w twoim programie i w kąciku poetyckim Cztery Ściany Wiersza Maria przeczytała pierwszy raz moje wiersze. No tak, dziękuję wam bardzo za to. Jeśli chodzi o wiersze, to tak, ale twoja obecność pod wielkim dachem nieba, z tego co pamiętam, była ciut wcześniej, bo pojawiłaś się, jak byłaś na dwudziestoleciu Animków w Sieradzu. Tak, tak, tak. I prawda, wtedy cię tam przepytałem, więc to był początek jak gdyby romansu z audycją i z Radiem Islanders. To tak, tak na kocham kanwie, to radio. Tak kocham Radio Islanders. Tak na kanwie tego, o czym mówiła się również u Ewy Taylor. Tak, też piłyśmy razem herbatkę smaczną. U Eve Taylor, tak? U Eve Taylor, tak. Tak, właśnie. Słuchaj, chciałem tak cię podpytać, bo już w ostatnim czasie to stałaś się taką troszkę radiową celebrytką, bo często się pojawiasz. Oczywiście mówię tu żartem i wkładam to wszystko w cudzysłów, ale coś by w tym było i myślę, że ci, którzy słuchają i Dach, i Islandersa, i czytają jakieś wywiady, które się z tobą pojawiają, czy słuchają Emaus, to już o tobie wiele rzeczy się dowiedzieli, chcąc, nie chcąc, prawda? A przede wszystkim o tej twojej karierze sportowej, o twoich chęciach, które się jakoś do końca nie zrealizowały, czyli to dziennikarstwo. A powiedz mi, skąd w ogóle się wzięła ta potrzeba wyrażania siebie i poprzez taniec, i poprzez pisanie? Z jednej strony masz ogromną tremę zawsze, jak masz udzielać wywiadów, a z drugiej strony no, nie ma takiej możliwości, żebyś się nie wypowiadała, skoro się już pojawiłaś i wyjęłaś swoje wiersze z szuflady. No powiem szczerze, nie mam zielonego pojęcia, skąd się we mnie bierze ta potrzeba. Po prostu jak, mam sobie jakąś ekspresję i jako młoda dziewczyna wyrażałam się tańcem, ruchem, no i te wiersze gdzieś były też z tyłu głowy, albo nawet w sercu. Skąd to się wzięło, naprawdę nie wiem. Wydaje mi się w ogóle, że od gimnastyki artystycznej do poezji jest bardzo blisko. Przecież ile poezji jest w tańcu gimnastyczek? To jest poezja ruchu. No tak, to ruchem jest też do można muzyki. Wyrazić treści. To jest do muzyki bardziej, moim zdaniem, tak? A co do tekstu? Wyraża się treści wynikające z odbioru muzyki, aha, jak najbardziej. Tylko że te mowy ruchu trzeba umieć odczytać. A w wierszach z kolei tańczą słowa. Są one układane w jakieś konkretne konteksty myślowe. Zresztą, Piotrze, Stachura już to zdiagnozował. Wszystko jest poezją. Albo nawet powiedział, że wszystko jest poezja, tak? Bo on tak jakoś zawsze dziwnie mówił. Tak, to prawda. Słuchaj, chciałem cię zapytać o tak zwane korzonki twoje. Z jednej strony, co się z tobą rozmawia, albo jak sygnalizujesz, czy dzisiaj będziesz pod wielkim dachem nieba, czy nie, mówię, jaki jest odcinek, to najczęściej sobota ci odpada, bo masz bardzo, bardzo otwarty dom. Co sobota
bywają u ciebie goście i to jest ich całe mnogość. Znaczy co sobota może nie, bo ja sobie rezerwuję godzinę 17 na pod wielkim dachem nieba. Także to jest mój priorytet, jestem fanką tej audycji. Ale rzeczywiście moja mama pochodzi z wielodzietnej rodziny, żyją jej jeszcze 4 siostry i 5 braci. I mamy mam chorą i rzeczywiście odwiedzają mamę siostry, bracia z rodzinami, a także inna rodzina ze strony taty. No lubię gościć. Zapraszam. No, dziękujemy. My to tam czasem korzystamy, raz na jakiś czas, ale to może właśnie lepiej, nie? Jak nie za często. A powiedz mi właśnie, bo gdzieś tam się wyczytałem, czy dowiedziałem, że ty masz jakieś korzenie wschodnie, jeśli chodzi o rodzinę. Tak, mój dziadek ze strony taty pochodził z Białorusi, ale byłam małą dziewczynką, kiedy on zmarł, więc szczegółów nie znam, ale jakaś część moich korzeni pochodzi z Białorusi. Tak, to prawda. A też macie i jakichś powstańców wielkopolskich, tak? To oj z drugiej tak, strony. Oj tak. Mam dwóch powstańców wielkopolskich ze strony mojego dziadka wielkopolskiego z Leszna, jak również ze strony babci mojej, też od strony mamy. Także trzech powstańców wielkopolskich jest, także mam bohaterów w rodzinie. A skąd się w takim układzie wzięła u ciebie, bo tu masz tak białoruskie korzenie z jednej strony, tutaj powstańcy, czyli powiedzmy jakaś tam działka historyczna, a skąd u Sławki, wrażliwej dziewczyny, uzdolnionej artystycznie i tanecznie, no a zresztą taniec to też artystyczna sztuka jak gdyby, to skąd u ciebie zamiłowanie do germanistyki? No, powiem tak, że moje pokolenie nie miało takiego wielkiego wyboru, jeśli chodzi o język w liceum. Przypominam, że my musieliśmy uczyć się rosyjskiego od 5 klasy szkoły podstawowej aż do chyba 3 roku studiów. W moim liceum, do którego uczęszczałam, do wyboru były, no właściwie były 3 języki, owszem, angielski, niemiecki i francuski, ale wtedy jeszcze angielski nie był tak popularny jak dzisiaj. To skąd się u ciebie ten germański zapęd wziął i język? To znaczy, muszę przyznać, że to była moja pragmatyczna decyzja. Po prostu byłam po dziennikarstwie, popracowałam trochę jako trenerka, popracowałam trochę jako dziennikarka, ale nie czułam się w tych zawodach specjalnie dobrze i komfortowo i poszłam do oświaty. Po dziennikarstwie mogłam uczyć tylko wiedzy o społeczeństwie, a właśnie nastąpił moment transformacji ustrojowej i nagle potrzebni byli nauczyciele języków zachodnioeuropejskich. I postanowiłam iść jeszcze na germanistykę, żeby móc mieć drugie kwalifikacje, kolejne. Czyli to było już później, tak? Z jednej to strony. To było już później. Ja tak. pamiętam z różnych wywiadów o tym, że też trenowałaś troszeczkę w Austrii, więc tam siłą rzeczy również był język niemiecki, prawda? Bo ten, tak. Więc to była ta potrzeba również tam chyba porozumienia się, chociaż pani Grażyna Bojarska też tam wtedy mieszkała i to pewnie było ułatwiało układy. A zresztą wtedy to było też ciekawie, było inaczej niż dzisiaj, prawda? Bo dzisiaj to, gdzie się spojrzy, oglądałem siatkówkę niedawno, Polska-Niemcy, no i też śmiesznie, Polskę trenuje Włoch chyba, a Niemców trenuje Polak. Więc bardzo ciekawie i w ogóle chyba wszystko w tej chwili jest tak jakoś na głowie postawione. Podobno trener reprezentacji Polski w ogóle nie mówi po polsku i w ogóle nie mówi do swoich chłopaków, czyli do drużyny piłkarskiej. No stąd wiemy, jakie są wyniki, prawda? Bo jednak z ludźmi trzeba porozmawiać. No dobrze, czyli to był pragmatyczny wybór. Pragmatyczny. Po prostu było zapotrzebowanie na język niemiecki. Nie tylko w szkołach, ale też na kursach, również w firmach. Także lektorzy byli potrzebni wówczas. Zresztą nadal są w Wielkopolsce, ale już nie tak bardzo jak kiedyś. A powiedz mi, dlaczego do audycji, jak podsyłałaś te 12 piosenek, dlaczego dokonałaś, no ja dokonałem z tej 12 oczywiście selekcji jeszcze, żeby to było jednak coś ze mnie. Natomiast dlaczego właśnie mamy tak w tych tematach, no jesień to wiadomo, ale mamy dużo, że tak powiem, wątków wolności, bo za chwilę zagramy Chłopców z Placu Broni i Kocham Wolność. Tak jak mówiłem poza anteną, właśnie z dzisiaj 23. rocznica śmierci Bogusia Łyszkiewicza, autora tekstu. Potem jest Grechuta z Wolnością,
Ale potem jest i Wojenka. Skąd się ten układ, że tak powiem, piosenek w twojej głowie zgotował? No tak, przede wszystkim dlatego, że od dziecka bardzo istotne były dla mnie te tematy pacyfistyczne. Zostałam obdarowana imieniem Sławomira. Jakoś bardzo do tego poważnie podeszłam. Staram się sławić mir. Oczywiście w mikroskali, jako nauczycielka, ale przez całą moją pracę w oświacie starałam się zaszczepiać pacyfizm u uczniów. No a to się też wiąże oczywiście z wolnością. Rok 1989 zapadł mi głęboko w pamięć i w serce. Te przeżycia związane z odzyskiwaniem wolności. Kończył się komunizm. Pamiętam, jak przeżywałam to, jak codziennie rano jakoś budziłam się, czułam jakoś więcej powietrza i ten okres symbolizuje piosenka Kocham wolność, bo to jest jakby taki protest song i ona wówczas właśnie wypłynęła. No, i do tego właśnie z transformacją ustrojową, ta piosenka. Jeszcze dodam, że pochodzę z rodziny mocno antykomunistycznej. Patriotyzm jest bardzo ważny i dobro kraju. Dobrze, no. Sławko, do tego tematu wrócimy po piosence Chłopców z Placu Broni. Dobrze. Czyli gramy Kocham wolność i za chwilę będziemy rozmawiać dalej ze Sławką Sobkowską-Marczyńską. Tak niewiele pragnę, tak niewiele widziałem, tak niewiele zobaczę. Tak niewiele myślę, tak niewiele znaczę, tak niewiele słyszałem, tak niewiele potrafię. Piosenka wybrzmiała.
Teraz podrążę troszeczkę temat, bo powiedziałeś, że w rodzinie no, były te takie wolnościowe zapędy, no w sumie dziadkowie w powstaniu, prawda, i tak dalej. Wszystko w powstaniu wielkopolskim, jedynym zresztą zwycięskim powstaniu. Tak. Ale do czego zmierzam? Powiedz mi, bo tak użyłaś tego sformułowania 89, czas transformacji, owszem, czas transformacji jak najbardziej. A czy twoim zdaniem wszystko w tej, po tej transformacji albo w czasie tej transformacji, bo moim zdaniem to wciąż jeszcze trwa, czy wszystko ci pasuje? Oj, muszę przyznać, że... Czy nie jesteś zawiedziona? Po 30 lata jestem zawiedziona, jestem. Myślałam, że troszeczkę inaczej, w innym kierunku pójdzie. Co do tej wolności, która jest tak ważną wartością w życiu człowieka, to... Na pewno jest cenne, że mamy w tej chwili wolność myślenia, wolność wyznania, ale nie możemy się w pełni cieszyć wolnością, bo w tej chwili odbierana jest ona nam w bardziej wyrafinowany sposób. Podlegamy nieustannej manipulacji. No osobiście pozwolę sobie wyrazić opinię, że winne są media temu, a odbiorcy wpatrzeni w ekrany wierzą tym gadającym głowom, a tam się odbywa walka o duszę. Żeby poczuć się naprawdę wolnym, trzeba by się może zdystansować od programów opiniotwórczych w mediach, śledzić wyłącznie suche informacje i samemu sobie je interpretować. No ja właśnie cały czas powtarzam, Sławko, że właściwie prawdziwe dziennikarstwo polega na tym, żeby im przekazać informacje, a ja jako człowiek w miarę inteligentny, roztropny, będę umiał czytać pomiędzy wierszami i już sam sobie jakąś opinię na dany temat wyrobię. I powiedz mi, czy w takiej sytuacji, jakiej w tej chwili jesteśmy, jaką widzisz rolę ludzi sztuki, ludzi kultury, poetów, pisarzy, dziennikarzy? Myślę, że powinna być to strefa buforowa. Buforowa, która by jednoczyła ludzi i przypominała ludziom, że człowiek jest najważniejszy, a nie jego poglądy polityczne. Ale to też jest człowiek, nie? Ja myślę, no że tak, politycy, jeśli już mówimy o politykach, to politycy prawdopodobnie się troszeczkę nami bawią. Tak myślę też. Niestety i testują nas, na ile sobie mogą pozwolić, a my oczywiście, zgadzam się z tobą, słuchając różnych opiniotwórczych mediów, programów, czy nawet może jakichś naszych idoli, podzielamy ich opinie i wtedy wydaje nam się, że mamy własne zdanie. A to tak do końca nie jest. Uparłabym się jednak, że można oddzielić człowieka jako dobrą istotę wartościową od jego poglądów. Bo ja właśnie w mojej ogromnej rodzinie mam ciocie, wujków, kuzynów, kuzynki różnych opcji politycznych. I mi to nie przeszkadza. Po prostu każdy ma prawo mieć swoje poglądy, grunt, żeby był dobrym, wartościowym człowiekiem. I tak samo z młodzieżą pracowałam nad tym właśnie, żeby umieli to rozgraniczyć. Człowiek najpierw, a dopiero potem jego poglądy. Zresztą w tych poglądach można się szanować, absolutnie. Więc sztuka powinna być buforem, jednoczyć. Nie rozjątrzać, tak mi się wydaje. A twoje zdanie na przykład, jaka jest rola no, współczesnych wieszczów, czyli właśnie poetów, ludzi pióra, którzy właśnie, no z jednej strony mówisz o tej strefie buforowej, no ale z drugiej strony, no jednak bez zaangażowania się środowisk twórczych, no chyba jest trudno mówić o tym, że znajdziemy jakąś równowagę, nie? Wszyscy liczą na to, że poeta to ktoś mądrzejszy. A tymczasem to... No więc na pewno powinni niezmiennie optować za pokojem, pisać o tym. O tym powinno być jak najwięcej. Przez całą moją pracę w oświacie, w każdej klasie uzmysławiałam moim uczniom wartość pokoju. Dochodziliśmy do wniosku wspólnie, że dlaczego niektórzy nie lubią historii. Ja na przykład też, znaczy lubię historię, tylko nie ciągle o tych wojnach. To czym są karmione młode umysły, to potem w tej głowie zostaje. Dlaczego nie ma więcej o wartościach pokoju? Może błędnie myślę, nie upieram się absolutnie, ale uważam, że jednak, no bo jeśli się twórca opowie po której stronie, to od razu jest po jednej stronie i jest ta strona przeciwna. Jeśli twórca będzie pisał o pokoju, będzie mówił o miłości, o, nie wiem, wzajemnym zrozumieniu. No o tym trzeba właśnie pisać i mówić. No właśnie, to wtedy właściwie nie ma opozycji, nie?
No, no właśnie, właśnie, właśnie. Tak, tak mi prawda. Się wydaje, bo to tak. Zobacz, włączysz telewizor, włączysz wiadomości, cokolwiek by to nie było, no, no to tam jest głównie, że tam coś wybuchło, że zaraz wybuchnie, że coś się zderzyło. Nie ma żadnych wesołych i fajnych informacji, nie? Bo wesołe i fajne i dobre są nudne. O takie wybuchy, morderstwa, jakieś... Oj, tak trochę ironizuję, ale właśnie tym się karmi ludzi. Tym się karmi, żeby... Nie wiem dlaczego. A ludzie no, chętnie no, korzystają, dobro, nie, no, dobro tak? jest nudne, po prostu. No ja właśnie w jakimś wywiadzie niedawno powiedziałem, chyba dla portalu Kultura u Podstaw Wielkopolskiego właśnie powiedziałem, że, no, że niestety dobro jest tak normalne, że nikt tego nie zauważa, prawda? Natomiast zło bardziej krzyczy, dlatego jest bardziej widoczne. Właśnie byliśmy z Marylką niedawno na Maju nad Wilią, na festiwalu literackim. I jak pytałem gospodarza tego festiwalu, Romka Mieczkowskiego, ja mówię, dlaczego tak mało ludzi przychodzi na te spotkania. On mówi, wiesz co, może potrzebny jest jakiś skandal, nie? Tak, zrobić koło tej imprezy skandal jakiś. Nie wiem, opluć kogoś, czy zrzucić ze schodów. Albo to jest sposób na reklamę. No naprawdę. Właśnie, ale czy to znowu będzie dobra reklama? Na pewno przez chwilę pogadają, nie? Ale właściwie to chyba jest dosyć istotne. Nieważne, co mówią, ważne, że mówią, tak? No niektórzy artyści właśnie na tym bazują. Byle no, mówili. Słuchaj, zakończymy pierwszą część naszej rozmowy. Poszliśmy w zupełnie inną stronę, może właśnie dobrze. Gramy Marka Grechutę i Wolność. To jest chyba z jego płyty 10 ważnych słów, z tego co pamiętam. Jedna z ostatnich płyt Marka Grechuty. Gramy i za kilka minut przywitamy się Wojenką w wykonaniu zespołu Laocze. Dobrze. Gdy widzisz ptaka w locie, jak wolny jest, jak płynie sobie, aż po nieba kres. Wiedz, niebo bywa pełne wichrów i burz, a z lotu ptaka już nie widać róż. Bo wolność to nie cel, lecz szansa, by spełnić najpiękniejsze sny, marzenia. Wolność to ta najjaśniejsza z gwiazd, promyk słońca w gęsty las, nadzieja. Wolność to skrzypce, z których dźwięków cud potrafi wyczarować mistrza trud. Lecz kiedy zagra na nich słaby gracz, to słychać będzie tylko pisk, zgrzyt, płacz. Bo wolność to wśród mądrych ludzi żyć, widzieć dobroć w oczach ich i szczęście. Wolność to wśród życia gór i chmur, poprzez każdy bór i mur znać przejście. Wolność lśni wśród gałęzi wielkich drzew, które pną się w słońce każda swoją stronę. Wolność brzmi jak radosny ludzi śpiew, którzy wolność swą zdobyli na obronę zwycięstwa, mądrości, prawdy i miłości, spokoju, szczęścia, zdrowia i godności. Wolność to diament do oszlifowania, a zabłyśnie blaskiem nie do opisania. Wolność to także i odporność serc, by na złą drogę nie próbować zejść. Bo są i tacy, którzy wolności cud potrafią wmieszać swoich sprawek brud, a wolność
to królestwo dobrych słów, mądrych myśli, pięknych snów, to wiara ludzi. Wolność, ją wymyślił dla nas Bóg, aby człowiek wreszcie mógł w niebie się zbudzić. Dziękuję za pierwszą część, Sławko. No i po takiej serii pięknych piosenek czas na kolejną piękną piosenkę. Krystyna Janda, Dotknęłam Pana. Dotknęłam Pana jak motyle gretą. Przepraszam, to było niechcący. Pan jest jak czarny irys, smukły i gorący. Zapomniałam, że jestem kobietą. Pocałunki z Florydy, angielskie imiona, pod gwiaździstą banderą murzyn banjo bije. Tańczymy, czy pan chwycił mnie nagle w ramiona? Tańczymy, czy rzuciłam się panu na szyję? Tanecznej drogi jest jak mur nieugięte, jak żelazo twarde. Czy słabość wzbudza w panu litość, czy pogardę? Nie, proszę pani, wzbudza zachwyt pełen dzikiej trwogi. Teraz jest czas na kącik Marii Duszki. Marylka do czterech ścian wiersza wybrała wiersze Danieli Zajączkowskiej. Zobaczcie
posłuchajcie, co też Maria wybrała. Sam jestem ciekawy. Cztery ściany wiersza. Maria Duszka zaprasza. Dzień dobry naszym słuchaczom. Daniela Ewa Zajączkowska jest absolwentką filologii polskiej na Uniwersytecie Łódzkim. Wydała 9 tomików wierszy i 2 książeczki dla dzieci. Pisze też teksty piosenek, utwory satyryczne, prozę i recenzje. Przeczytam dzisiaj kilka jej wierszy eseistycznych z niewydanego jeszcze tomu Song Spraw Ostatecznych. Wieża Babel. Mówisz, że współczesny człowiek utracił wiarę w ideę, że tylko bawi się koncepcjami i konwencjami, ale w tej grze szklanych paciorków, w tym różańcu dyletantów, jest zawarta modlitwa do nieistniejących bóstw i głód prawdy absolutnej i niepodważalnej. Bo idee mają się dobrze i mnożą się i dzielą, i wciąż udzielają rozgrzeszeń i namaszczeń swoim wiernym wyznawcom. Idee nie umierają. Umierają ludzie. Idee się odradzają i ewoluują i nie można się bez nich obyć. Można je tylko zastąpić, wymienić jak zepsute koło ratunkowe i jechać dalej. Czasem donikąd, czasem do kresu nocy lub Bóg jeden wie dokąd. Idee pomieszały się i pomieszały nam szyki i pomieszały nam w głowach. Bredzimy wieloma językami, a dialog kultur zastąpiły krzykliwe monologi szaleńców tworzących drastyczny performance rozpaczy. A kolaże idei to sztuczka dla sztuczki. Radosna działalność intelektualnych iluzjonistów, brawurowa niekiedy i piękna. Godna oklasków na tej agorze próżności. Jedno jest pewne, przyjacielu. Trzęsie się nam w posadach ta globalna wieża Babel i nie jest już ważne, czy trzęsie się ze śmiechu, czy ze strachu. Ważne, że nie ma ucieczki. Na fotografii. Wszyscy Polacy to jedna rodzina. Ale z krewnymi najlepiej na fotografii, i to nie ze wszystkimi. Muszą być ładnie ubrani, domyci i odpowiednio przyczesani. Przestrzeżeni zgodnie z panującym kanonem i dobrymi obyczajami. Kulawych, ślepych i przygłupich z tyłu. Wariatów i nędzarzy poza kadrem. I lepiej by nikt nie robił durnych min, nieprzemyślanych póz czy kontrowersyjnych gestów. Jesteśmy tolerancyjnym narodem, ale wszystko musi być jak należy. Z uśmiechem spójrzmy w obiektyw, bo obiektywnie to jest świetnie i żaden ubogi krewny nie zepsuje nam humoru swoim melancholijnym obliczem. Jesteśmy wolnymi ludźmi w wolnym kraju, w naszym wspólnym domu, ale ci z piwnic i komórek niech się nie pchają, gdzie nie ich miejsce. Niech nie udają, że nie rozumieją, gdy się im mówi wyraźnie i po polsku. Nie wychylać się. Światłocień chwili. Czas utracony, czas odnaleziony, czas, który próbujemy zabić i który w odwecie lub samoobronie zabija nas. Marcel Proust był tropicielem wspomnień. Węszył, smakował, dotykał kolorów, szelestów, kształtów. Wyśpiewał nam impresję cieni i blasków Belle Époque. Kłamał jak z nut prawdę czasu, który w słonecznym tańcu parasolek, wachlarzy i cylindrów ukrywał miłosne sekrety umierania. Kto opisze nasze przemijanie, udokumentowane na portalach próżności i samotnego smutku? Jak doścignąć rozpędzony, wirtualny powóz współczesności?
czy jej oczy dojrzą światło naszego istnienia i czy baśniopisarz będzie dość wiarygodny. Już jesteśmy wspomnieniem i już nas zmyśla historia. I oby robiła to pięknie. Dziękuję bardzo. Dziękuję, Marylko. Zdaje się, że Daniela Zajączkowska nie po raz pierwszy pojawiła się pod Wielkim Dachem Nieba, a na pewno pojawiała się również w wersji piosenkowej, bo z tego co pamiętam, kilka kompozycji Darka Siniarskiego w jego wykonaniu pojawiło się z tekstami Danieli Zajączkowskiej u nas w audycji. A teraz piosenka miesiąca, jest to duet Lucyna Owsińska-Jacek Lech. Oddam wszystko, co mam. Ledwie dłonie mi ogrzała pierwszy świt, oknem wpadł. Wiatrem z nagła uleciała światło dnia ulic gwar. Oddam wszystko, co mam, byle ją znowu mieć, byle jasną jej twarz wśród tylu innych ujrzeć gdzieś. Oddam wszystko, co mam, byle być blisko niej. Jest w niej radość i żart, zwyczajna miłość, szukam jej. Jeśli wpadnie choć na chwilę, stanie w drzwiach, zdejmie płaszcz. Chętnie serca jej uchylę jeszcze raz, jeszcze raz. Oddam wszystko, co mam, byle ją znowu mieć, byle jasną ujrzeć gdzieś. Oddam wszystko, co mam, byle być blisko niej. Jest w niej radość i żart, zwyczajna miłość, szukam jej. No i tak zbliżamy się za chwileczkę. Jeszcze piękna piosenka z płyty, którą Maryla Rodowicz wydała w 2017 roku, gdzie większość tekstów i kompozycji jest naszego przyjaciela audycji, którego artykuł właściwie o nim zrobiła niedawno Marylka Duszka i ukazał się na portalu pisarze.pl. Mówię tu o Witku Łukaszewskim. Przeczytajcie sobie, a przy okazji posłuchajcie, jak Maryla Rodowicz śpiewa piosenkę Cuda. Thank you.
proszę, pozwól mi. Cały czas czekam tu na te kilka twoich słów, więc proszę, powiedz mi. Kto wierzy w cuda, ten ma to, co chce i zawsze się uda złapać kolejny sens. Powoli, powoli twe usta szepczą tak, a ciało by chciało. Cóż, kiedy czas już spać? Dotyk twój pali mnie, dobrze wiesz, że bardzo chcę, lecz czasem pozwól mi. Chcę opłynąć mały świat, taki mój zwyczajny tak, więc proszę, pozwól mi. Kto wierzy w cuda, ten ma to, co chce i zawsze się uda złapać kolejny sens. Powoli, powoli twe usta szepczą tak, a ciało by chciało. Czas już spać. Cuda, cuda. Zanim rozpoczniemy drugą część spotkania ze Sławką Sopkowską-Marczyńską, chciałbym was zaprosić na 22 lipca do Radia Islanders na spotkanie z dwoma artystami świetnymi, Arek Wąsik i Bogdan Kuśka, czyli ABC liryczny duet folkowy. Takie to ciekawe spotkanie przygotowałem dla was za tydzień. Za dwa tygodnie moim gościem będzie sam wielki Andrzej Lajborek, aktor Teatru Nowego w Poznaniu, a 5 sierpnia będzie Tadeusz Bogucki, znany ze scen bluesowych artysta, który również ma korzenie w jakiś sposób związane z moimi rodzinnymi stronami, bo gdzieś tam kiedyś przez 4 lata chyba mieszkał w Złotowie, potem troszkę w Pile, no i ostatecznie wylądował gdzieś troszkę dalej w Niemczech, a teraz wrócił na swój ukochany rejon, czyli na Dolny Śląsk. No dobrze, rozpoczynamy drugą część spotkania ze Sławką Sopkowską-Marczyńską. W tej drugiej części usłyszymy piosenki w zespołu Lao Che Wojenka, zespołu Akurat do Prostego Człowieka. Piosenkę tę już kiedyś grałem. No i na koniec spotkania ze Sławką, Dokąd uciec chcesz, zespół Universe. No i to jest 34 minuty 12 sekund ze Sławką Sopkowską-Marczyńską. Zapraszam. Thank you.
i dwa, raz i dwa. Dziewczynka wojenka na imię ma. Trzy i cztery, trzy i cztery. Dziwna ona ma maniery. Pięć i sześć, pięć i sześć. Wcale lodów nie chce jeść. Siedem, osiem, siedem, osiem. Wciąż o kości tylko prosi. Dziewięć, dziesięć, dziewięć, dziesięć. Kto z was kości jej przyniesie? Może ja, może ty. Licz od nowa, raz, dwa, trzy. Gdyby do nas przyszła, skłamałbym, że wyszłaś, że na świat nie przyszłaś. Kłamałbym jak popadnie, choć kłamać co ręką nieładnie. Życia noża, płock żąda dostępu do morza. Żołnierz na wojnie gnije w okopie. Żona pisze brzuch duży i mały kopie. Myśli żołnierz w dupie z wami i waszymi wojnami. Myśli żołnierz w dupie z wami i waszymi wojnami. Myśli żołnierz w dupie z wami i waszymi wojnami. Gdyby do nas przyszła, kłamałbym, że wyszłaś, że na świat nie przyszłaś. Kłamałbym jak popadnie, choć kłamać co ręko nieładnie. Gdyby do nas przyszła, żeby ją zaraza ścisła, żeby ją zabrała Wisła. Jak mnie słyszysz? Ja Wisła, ja Wisła! Ja Wisła, ja Wisła! Jak mnie słyszysz? Ja Wisła, ja Wisła! Ja Wisła, ja Wisła! Halo, Sławka Marczyńska-Sopkowska jest moim i waszym gościem pod wielkim dachem nieba w drugiej części. Mam nadzieję, że czuje się pani Sławka pod dachem dobrze. Oj, komfortowo, miło, tak. Że czuje pani mir, tak? Że czuje pani mir. Czuję mir, czuję mir. Prowadzący redaktor nie z tej ziemi, ma tak miłą barwę głosu. No tak, że... bo jestem na trzecim piętrze, więc to tak pomiędzy niebem a ziemią. Że taka miła atmosfera powstaje. Słuchaj, Sławko, no jak to się mówi, jednak od tego sportu nie uciekniemy. Tak samo jak nie uciekniemy od poezji. Powiedz mi teraz tak, definicję. Bo ja różne gatunki muzyczne może nie, ale różne gatunki już spotkałem w swoim życiu łączenie. No, wiem, że sport, AWF jakiś, to już w kulturze scenicznej się pojawiał, prawda, bo Laskowik, AWF, Maryla Rodowicz, AWF, Marcin Daniec chyba też. No, czyli tak. Znaleźlibyśmy całą masę połączeń sportu i estrady. Ale jeszcze powiem szczerze, może podaj mi jakiś przykład innej poetki, która wcześniej była sportsmenką. Na przykład, no nie będę zawężał do dziedziny gimnastyki szukam artystycznej. Szukam w głowie, ale pustka, nie wiem. Bo połączenie gimnastyki artystycznej w jakiś sposób, no bo twoja pani trener Grażyna Bojarska, w jaki sposób jest zakotwiczona gdzieś tam w sztukę również, no bo przecież na jednym ze spotkań to ona zaaranżowała spotkanie twoje z panem Michałem Grudzińskim, prawda? Czyli musiała znać ludzi sztuki. Oczywiście, ona w ogóle, jeśli już mówimy o Grażynie Bojarskiej, pierwszej polskiej gimnastyczce, która radziła sobie na arenach międzynarodowych,
to muszę powiedzieć, że ona tańczyła również w Teatrze Wielkim w Poznaniu. Aha, to stąd sztuka. Przez długi czas. Także jest też tancerką baletową. I robiła też choreografię w różnych miejscach. No potem wyemigrowała do Austrii i po jakimś czasie została trenerką kadry narodowej w Austrii. Tak. Także i zresztą jest znawczynią sztuki, miłośniczką sztuki i obcuje z wieloma ludźmi. A z jakimi, dziedzinami sztuki jest związana? To znaczy związana... Czym się interesuje, czym żyje? A nie, no na pewno słowem pisanym bardzo, muzyką bardzo, sztukami plastycznymi. No powiem szczerze, że to ona mnie nauczyła rozpoznawać dobrą sztukę. Prowadzała mnie po muzeach w Austrii, w Wiedniu. Dużo jej zawdzięczam w ogóle tej osobie, także pozdrawiam najserdeczniej Grażynkę Bojarską. No. No myślę, że pana Michała również, tak? Również, oczywiście. Pozdrawiamy pana Michała. Pan Michał jakoś się ze mną już też kontaktuje, już nawet przez Messengera do mnie kiedyś tam dzwonił, wyrażając pierwsze opinie po przeczytaniu wierszy Marylki, ale powiedział, że musi się jeszcze z nimi zaprzyjaźnić bardziej, bo to było tylko pierwsze czytanie, tak jak w Sejmie, prawda? Potem jest dopiero dyskusja nad tym, czy jest coś dobrego, czy nie. Dobrze, a powiedz mi tak, jak to się stało, bo powiedzieliśmy już troszkę o politykach, o różnych tych rzeczach. Jak to się stało, że ty nie skorzystałaś z opcji bycia politykiem, boś takie propozycje już dostawała od swoich uczniów, żeby Sławka Sobkowska poszła na prezydenta? Ale to było w żartach przecież. No, czemu by nie skorzystać? No, znaczy to była konsekwencja lekcji na tematy właśnie pacyfistyczne i takie pozytywne treści im przekazywałam i powiem szczerze, że dzieci, młodzież, bo to liceum, bardzo chętnie przyjmuje takie treści i trzeba ich tym karmić. No i wtedy mi się zdarzyło rzeczywiście usłyszeć oklaski i takie dowcipne jakieś stwierdzenia, że mogłabym próbować na prezydenta, ale to oczywiście były żarty. A dlaczego? Uczniowskie. Ja znam paru takich, którzy poważnie przyjęli żarty i zostali prezydentami. No ale ja bym musiała wtedy się opowiedzieć po jakiejś stronie politycznej. A niekoniecznie. Przecież, w polskich warunkach bym musiała. Przecież prezydent powinien być ponad podziałami. No tak. A jeszcze prezydent z aspiracjami, żeby był pokój na świecie, no to byłabyś jednym z wyjątków, no, prawda? Bo wszyscy walczą o pokój, a ty byś mogła mówić o pokoju i do tego pokoju doprowadzać swoją łagodnością i sposobem, no, nie wiem, jeszcze prezydent piszący wiersze. To by było fajne. Ale jest jeszcze jeden taki mały problem, że ja najbardziej lubię być w domu, a prezydent musi dużo podróżować i spotykać się na wielkich wiecach z ogromną ilością ludzi. Kwestia przyzwyczajenia, wiesz, na początku człowiek się boi mikrofonu, potem mikrofon boi się człowieka, a potem jest już sytuacja taka, że zabierają człowiekowi mikrofon, bo się wiecznie do niego rwie. Także... Dobre. Ale powiedz, że tak nie jest. No, no tak nie jest, masz rację. No, masz rację, tak właśnie jest. I powiedz mi, co właściwie powinno w tej rozmowie zabrzmieć? Co byś tak na 100% chciała powiedzieć, nie żałować tego, co powiesz, a jednocześnie powiedzieć coś, co ci gdzieś tam odezwę, w cudzysłowie polityczną, do narodu. Sławka w przemówieniu do narodu z konkretnym przesłaniem. Znaczy ja bym tylko może zaapelowała, żeby polityka nie różniła ludzi, żeby w rodzinach się nie kłócić o politykę, bo najważniejsze są więzy rodzinne. To jest najważniejsze. Czyli to nie do polityków, to jest do ludzi apel, nie? Żeby się politykami w ogóle nie przejmowali. Nie, no do nas wszystkich, nie? No do narodu, no, no masz właśnie, powiedzieć. Właśnie to powiedziałam, to jest najważniejsze. No. Szanować swoje poglądy. Każdy ma prawo myśleć coś innego. Jeden lubi kolor biały, drugi lubi kolor czarny. To jest tak oczywiste, że nie wiem. Ja też mam swoje poglądy, ale zdarzyło mi się kiedyś stracić kogoś, wyrażając pewien swój pogląd. Stracić go, a to była taka bardzo mi bliska osoba. To się okazuje, że nie do końca bliska. Bo skoro no właśnie, z takiego powodu bo ludzie poróżniło. Nie myślą na tym poziomie, że relacja jest ważniejsza od poglądów. Oni na tym poziomie nie myślą. A ja właśnie bym namawiała jednak do takiego dystansu trochę, że jednak cenniejsza jest relacja, więzy rodzinne, więzy przyjacielskie, a szanować można swoje poglądy. No, no, a poza tym zupełnie mi nie odpowiada poziom wypowiedzi politycznych jednych na drugich, że tak powiem, bo u nas są, tak się jakoś zrobiło, że są, można być prawie, że dwupartyjny system. No tam są jakieś jeszcze pomniejsze partie, ale w tym dyskursie politycznym to głównie się powtarza PO i PiS, 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 no tak, ale w Stanach Zjednoczonych one grają na siebie te partie. A u nas jest jeszcze podział na mniejsze grupki, więc wiem. To już nie ma o czym dyskutować. Tam są jedni i drudzy i na zmianę sobie rządzą. No, jest... i żeby tego się szanować nawzajem. Po prostu. Więcej szacunku wobec siebie.
Powiedz mi jeszcze teraz jedną taką ciekawą rzecz, bo cały czas mnie zastanawia, czy w tobie jest coś, to wiem, że teraz mówienie o korzeniach białoruskich jest też niezbyt, to tak jakby teraz mówić o poezji rosyjskiej, prawda? No bo teraz wojna i tak dalej na wschodzie, ale powiedz mi, czy bardzo dobrze znałaś tych twoich bliskich właśnie, którzy gdzieś tam z Białorusi pochodzili, czy nie miałaś okazji? Nie, właśnie nie. Jestem bardzo związana z wielkopolską częścią mojej rodziny. Od strony babci, ze strony taty, to była taka fajna rodzina Tuliszków, z nimi jestem bardzo związana, z Orzechowskimi. Znaczy generalnie wychowywałam się wśród wielkopolskiej części mojej rodziny. Jestem Wielkopolanką. Jestem poznanianką z Leszna. A powiedz mi, Tuliszków to nie należy do was? Nie, ale mieliśmy trzy kamienice w Lesznie przed wojną i taki wielki zakład wikliniarski mieli moi przodkowie. Moja babcia pięknie grała na fortepianie, pradziadek był radnym w Lesznie, właśnie Tuliszka, Stefan. No, także tutaj z tą częścią rodziny jestem bardzo związana emocjonalnie. W Wielkopolsce, gdzieś w okolicach Turku też jest Tuliszków, tak? Taka miejscowość. Natomiast właśnie mówisz, że ktoś tam grał w rodzinie, tak? Babcia? Babcia, tak, tak. No, a czy ty masz talent? Dbano o wychowanie muzyczne. A ty masz talent muzyczny? Znaczy możliwe, że mam, tego nikt mi w życiu nie sprawdził, natomiast mam ogromną miłość do muzyki od dziecka i nigdy nie zapomnę momentu, gdy dostałam na 7 urodziny adapter Bambino, takie pudełeczko zaczarowane. Płytę, jaką pierwszą płytę wrzuciłam? Pierwsza płyta moja to był Czajkowski Piotr, którego kocham. I tam było jezioro Łabędzie na jednej stronie i Śpiąca Królewna na drugiej stronie. I wtedy uroniłam pierwszą łzę ze wzruszenia. To było w 7 roku życia, tak? W 7 roku życia. I kocham muzykę. Potem się zaangażowałam w ruch prosymfonika, który założył w Poznaniu Alojzy Andrzej Łuczak. Bardzo intensywnie współpracowałam w okresie licealnym z tym ruchem i też współpracowałam z Alojzym Andrzejem Łuczakiem. Miałam swój zespół taneczny, który występował w czasie koncertów prosymfonicznych, w czasie antraktu, albo na scenie, albo tam na holu. No i ta muzyka się przewija przez całe moje życie. Zresztą wielką częścią mojej przygody sportowej była muzyka, bo najpierw, zanim się w ogóle zaczęło myśleć o nowej kompozycji choreograficznej, to szukało się muzyki. Robiłam to z naszym akompaniatorem, wieloletnim pracownikiem Akademii Muzycznej w Poznaniu, chyba tam pracował ponad 50 lat i on był naszym akompaniatorem, również akompaniatorem kadry narodowej polskiej i też austriackiej nawet. No i to szukanie motywu muzycznego, a potem on to przerabiał na potrzeby układu minuta 20, minuta 25, no to były piękne chwile. Bo wtedy się szukało właśnie jakichś motywów muzycznych, czy to ty które szukałaś, czy to inspirowały do wymyślania ruchów, bo też bardzo... Ale słuchaj, czy to ty szukałaś tych wątków muzycznych, tak, bo tak. Muzyka w jakiś sposób określa ciebie, te twoje fascynacje i to, co chciałaś zaprezentować widowni, prawda? Krzysztof Wierzyński dawał nam swobodę w poszukiwaniu motywu muzycznego. A pani Bojarska też? Oczywiście. Czyli muzyka była jak gdyby autorska. Mogła sama poszukać motywu muzycznego, który ją inspirował. A ja jeszcze miałam też dar do wymyślania elementów. Kilka elementów dla gimnastyki artystycznej udało mi się wymyślić. One weszły w obieg. Oczywiście nie są opatentowane, więc one też podległy pewnej transformacji, są rozwinięte, bo to przecież było bardzo dawno temu, ale też miałam właśnie taki dar do choreografii też. No to pięknie. Słuchaj, do prostego człowieka i akurat. A dlaczego akurat? Dlaczego akurat? Bo to jest cudowny wiersz Tuwima, cudowny. Tuwim już wtedy wyjaśnił, po co są wojny. Już właściwie, gdybym go się słuchało, to można byłoby z tymi wojnami skończyć. No ale oczywiście, kto słucha poetów? Nikt. Ale piosenka jest cudowna. A jeszcze wtedy był frontmanem zespołu akurat Tomasz Kłaptocz, którego ekspresję też bardzo lubię. No, fantastyczny odtwórca piosenki aktorskiej, poetyckiej. On w tej chwili jest w ogóle aktorem w Śląsku Cieszyńskim chyba, bo już nie śpiewa. Znaczy najpierw był akurat, potem był w Bulldogu i potem nagle zniknął, nie wiem. I teraz wiem, że kiedyś mi tam mignęło. Piotrek Wróbel teraz jest frontmanem. Teraz on jest, tak. To słuchaj, grajmy. No dobrze, gramy piosenkę do prostego człowieka. Super.
do murów klajstrem świeżym przylepiać zaczną obwieszczenia. Gdy do ludności, do żołnierzy na alarm czarny dróg uderzy i byle drab, i byle szczeniak w odwieczne kłamstwo ich uwierzy, że trzeba iść i z armat walić, mordować, grabić, truć i palić. Gdy zaczną na tysiączną modłę ojczyznę szarpać deklinacją i łudzić kolorowym godłem i judzić historyczną racją o pięci chwale i rubieży, o ojcach, dziadach i sztandarach, o bohaterach i ofiarach, o bohaterach i ofiarach. Gdy wyjdzie biskup, pastor, rabin pobłogosławić twój karabin, bo mu sam Pan Bóg szepnął z nieba, że za ojczyznę bić się trzeba. Kiedy rozścierwi się rozchami wrzask liter z pierwszych stron dzienników, a stado dzikich bab kwiatami obrzucać zacznie żołnierzyków. O przyjacielu nieuczony, mój bliźnie z tej czy innej ziemi, wiedz, że na trwogę biją w dzwony króle z panami brzuchatymi. Wiedz, że to pójda granda zwykła, gdy ci wołają broń na ramię, że im gdzieś nafta z ziemi sikła i obrodziła dolarami, że coś im w bankach nie sztymuje, że gdzie się zwęszyli kasy pełne lub upatrzyły tłuste szuje, cło jakieś grubsze na bawełnę. Rżnij karabinem w bruk ulicy, twoja jest krew, a ich jest nafta. I od stolicy do stolicy zawołaj bronią swej krwawicy. Bujać to my, panowie szlachta, bujać to my, panowie szlachta, bujać to my, panowie szlachta, bujać to my, panowie szlachta. O przyjacielu nieuczony, mój bliźni z tej czy innej ziemi, wiedz, że na trwogę biją dzwony króle z panami brzuchatymi. Wiedz, że to pójda granda zwykła, gdy ci wołają broń na ramię, że im gdzieś nafta z ziemi sikła i obrodziła dolarami, że coś im w bankach nie sztymuje, że gdzieś zwęszyli kasy pełne lub upatrzyły tłuste szuje, cło jakieś grubsze na bawełnę. Rżnij karabinem w bruk ulicy, twoja jest krew, a ich jest nafta. I od stolicy do stolicy zawołaj bronią swej krwawicy. Bujać to my, panowie szlachta, 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 bujać to my, panowie szlachta. Zespół Akurat za nami. I słuchaj, ostatni wątek, albo może jeszcze dwa krótkie wątki, bo musimy powoli lądować, bo się okazuje, że jednak ten czas szybko ucieka. Przed nami jest piosenka Dokąd uciec chcesz. Właśnie tak przed naszą rozmową, tak mówiliśmy, zobaczymy, dokąd będzie chciała Sławka po tej rozmowie uciec. Powiedz, Sławko, bo prowadzisz stronkę również duetu Universe, zespołu Universe. To znaczy nie muszę poprawić. Mirka Breguły, tak? Ja nie prowadzę stronki. Ktoś anonimowo zrobił takie podsumowanie dokonań Mirosława Breguły. Ja nie wiem dokładnie kto, ale wiem, że to jest w sieci, ponieważ właśnie kiedyś na YouTubie przypłynęły do mnie takie smutne piosenki, właśnie Dokąd uciec chcesz, albo Wśród ludzi go znajdę, albo Gdzie jest mój Bóg. I tam odkryłam trochę rozpaczy w tych dźwiękach i w tych słowach. To znaczy akurat tych dwóch pierwszych piosenek autorem słów jest ksiądz profesor Szynik. On jest też poetą. Są piękne słowa, naprawdę. A Gdzie jest mój Bóg, to już napisał Mirosław Breguła. I zainteresowałam się tym artystą. Okazało się, że to jest właśnie połowa zespołu Universe.
Mirosław Breguła dla zespołu Universe napisał ponad 150 piosenek. Są płyty, które są w 100% jego autorstwa. To trzeba podkreślić, bo Universe przez te wszystkie lata głównie śpiewa jego piosenki. To był chyba 2001 rok, listopad chyba, jak Mirek rozstał się z tym światem. Poznałam też jego życiorys, bardzo trudny, od dziecka, wcześniej mamę stracił, napisał pierwszy piękny wiersz mamie, bo on też pisał. To znaczy niektóre teksty są poetyckie, są, ale jest też trochę tekstów takich pisanych jakby prozą, jakby opowiadał o czymś, o przyjacielu swoim, tam o jakiejś sytuacji i dźwięki piękne. Przede wszystkim miał bardzo ciekawą barwę głosu. Grał na gitarze, grał na instrumentach klawiszowych, również na płytach, a nie skończył żadnej szkoły muzycznej i to jest na plus dla niego. To jest nic nowego w tej dziedzinie. No to nic nowego w dziedzinie muzyki, że muzykę tworzą ci, którzy... A jeszcze chcę powiedzieć, że nie miał wsparcia w rodzinie. Mama mu wcześniej zmarła, na ojca nie mógł liczyć, chociaż po latach napisał mu piękną piosenkę Kocham Cię Ojcze, czyli miłosierny był. No i bardzo wcześnie musiał zarabiać na siebie, po prostu. I kiedyś w jednym wywiadzie też z nim odnalazłam taką informację, że on potem żałował, że nie został przy piosence takiej poetyckiej, zaangażowanej, ale musiał zarabiać na życie. I poza tym też mu doradzano, żeby też pisał piosenki łatwiejsze. I poszedł też w tym kierunku. Ale mówiąc szczerze, te jego piosenki wszystkie mają właściwie, te co ja kojarzę, wszystkie mają takie zabarwienie literackie, liryczne. Nie, wszystkie nie, wiesz, Piotrze, nie. On był rozdzierający troszkę, prawda? Był troszkę rozdzierający, no ale czy on poszedł kiedykolwiek w jakąś wielką komerchę? Nie. Myślę, że był troszeczkę niezauważony, że na trochę więcej sławy zasłużył sobie, bo ja nie wiem, nie mam takiej wiedzy, ale nie spotkałam się z taką informacją, że ktoś napisał 150 około piosenek. Tekst, muzyka, aranżacja, bo bym świetnym aranżerem był również, świetnym aranżerem. Głos pierwszy, chórki i jeszcze te wszystkie instrumenty, które wymieniłam przed chwilą, więc naprawdę taki zdolny człowiek był. Myślę, że tam w jakiś sposób jego popularność, z tego co pamiętam, taka największa, to były lata 80. No potem trochę porobił tych duetów, była i Beata z Bajmu, prawda, było sporo ciekawych tam takich rzeczy. Myślę, ja go poznałem w sumie chyba 94 rok, kiedy przyjechał do mnie, do Jarocina. Był tam z Henrykiem. To było takie bardzo sympatyczne spotkanie i wiem, że na młodzieży, zanim przyjechał, on na tej młodzieży robił ogromne wrażenie tymi piosenkami. Młodzież go lubiła nawet w latach 90. Ale jeszcze chciałam tylko dopowiedzieć, że Mirosław Breguła chciał się odłączyć w pewnym momencie od Universe i poszukał nowych muzyków i nagrał płytę Kto Ci Jeszcze Wierzy. Zupełnie z innym klimatem, rockową płytę, bardzo ambitną, która można powiedzieć była jakby wiwisekcją jego problemów. No on miał, no chciał uciekać właśnie, dokąd uciec chcesz. No to bardzo pasuje do życiorysu Mirosława Breguły. Wybrał najgorszą możliwych dróg. No właśnie, wybrał najgorszą z tych dróg, to prawda. Właśnie. Ale już nie dał rady po prostu. Sławko, a powiedz mi teraz tak, w ostatnich audycjach często pytam moich gości, co ich najbardziej wkurza, co ich najbardziej denerwuje, bo o tym, że jesteś zwolenniczką pokoju, pojednania, życzliwości wzajemnej, ciepła i tak dalej, to wszyscy wiemy już. Natomiast właśnie, czym się można Sławce narazić najnormalniej w świecie? Ojejku, myślę. Mam dużo wyrozumiałości w sobie. Aha. I będzie ciężko mnie zdenerwować. Nie mogę nic wymyślić. Nie będę próbował, no bez przesady. A powiedz mi, co, jeśli już nie mogę cię naciągnąć na takie zwierzenie, to powiedz mi, czego najczęściej słucha Sławka Sopkowska-Marczyńska poza muzyką poważną? W jakich klimatach siedzi? No już wiemy, że w zespole Universe trochę, w Mirku Bregule, natomiast co jeszcze? Miałam taki etap, że gdy właśnie 2 lata temu właściwie przypłynęły piosenki mi na YouTubie Mirosława Breguły, to było tak całkiem niedawno, ale już ich nasłuchałam, już się nasyciłam i już jestem w innych klimatach. To nie jest tak, że muszę ciągle tego samego słuchać, absolutnie nie. To, co ja już wysłucham, to mam w sobie i to noszę, te motywy są we mnie i poszukuję dalej. Na czym w tej chwili się zatrzymałaś? Co cię najbardziej interesuje w obecnej chwili? Muzycznie oczywiście. W
W obecnej chwili bardzo mi się podoba Ślady chmur. To są piosenki, które poznałam w twojej audycji. To Tomek Czoper chyba, tak? Właśnie. Właśnie. Wiesz co, no nie umiem tak się tutaj określić. Posłuchaj, ja słucham tak. Klasyczna oczywiście też, wiadomo. Rocka słucham, trochę popu słucham, piosenki z wartościowym tekstem, jak najbardziej i najwięcej. Nawet hip-hop mi się podoba, trochę jazzu, komeda i tak dalej. Nie no, mam bardzo szeroki wachlarz tutaj, jeśli chodzi o gusta muzyczne. No, także nie wiem, naprawdę kocham muzykę, kocham muzykę. Właśnie, powiem tak, że mówiłaś o tych muzykach różnych. Mamy tutaj oczywiście zawężone to towarzystwo piosenkowe. A czy w twoim domu, skądinąd muzykalnym, prawda, słuchało się właśnie Piwnicy pod Branami, Grechuty, Demarczykowej, czy w ogóle tak średnio? Właśnie bardzo, bo jak wybierałam te 12 piosenek, to wybrałam po jednej piosence Ewy Demarczyk, Grechuty i Niemena, ale dlatego, że miałam ograniczoną ilość tych piosenek, natomiast całego Grechutę kocham, wszystkie jego utwory. Nawet te zwariowane u Grechuty też? Też. Lokomotywę też, i tak dalej? Tak, no lubię jego całą twórczość po prostu. I Demarczyk też, i Niemena też. No. Czyli generalnie w świecie tak zwanej piosenki z dobrym tekstem literackiej piosence odnajdujesz się, tak? No dobrze. Tak, to znaczy, jeśli tylko powiem, że najpierw robi na mnie wrażenie jednak dźwięk. Mhm. Jak dźwięk mi wpadnie do duszy, zaczynam się wsłuchiwać w słowa. To jest ta kolejność. Czyli ten dźwięk jakby trochę jest ważniejszy, ale to jest nieważne, to nieważne. Czyli jednak najpierw muzyka, a potem tekst. Tak. Czyli jak muzyka jest genialna, to już tekst jest nieistotny. Tym bardziej, że sama muzyka w sobie jest cudowna. Uwielbiam w ogóle być w filharmonii i tam nie ma słów, tam są same dźwięki. A ile dają wrażeń i ile emocji i wyobrażeń. No taki Pachelbel na przykład i tak dalej. No można, nie jestem byłoby w stanie wymienić tego wszystkiego, co kocham, naprawdę, w sferze muzyki. Moim i waszym gościem pod wielkim dachem nieba była Sławomira Sobkowska-Marczyńska z Poznania, a właściwie z Leszna, tak, w Poznaniu. Tak, jestem poznanianką z Leszna. A czy ja bym mogła na koniec jeszcze powiedzieć taką jedną refleksję? No to się refleksuj, no. Refleksuję się. Bo chciałam tylko tutaj powiedzieć, że tak się bardzo cieszę, że mogłam się przytulić do świata poezji. Już niezależnie od tego, czy to będzie miało jakiś ciąg dalszy, czy nie, i tak odczuwam ogromne zadowolenie. Przede wszystkim dlatego, że poznałam wielu niezwykle duchowo do mnie podobnych ludzi. I tematy naszych rozmów oscylują między chmurami a tęczami, między wschodami a zachodami słońca, oscylują też między księżycem a jego odbiciem, że ważne w naszych rozmowach są sprawy bliskie człowiekowi, właśnie ta potrzeba dobra, pokoju, harmonii, że nie obchodzi nas wszechobecny materializm, bo słowa i znaczenia w nich zawarte są dla nas cenniejsze od złota. I lubimy się nimi bawić, ale też gdy trzeba, to traktować je śmiertelnie poważnie. No i to jest dla mnie ogromna wartość. Nareszcie czuję się wśród swoich. Czyli czasami za pomocą dobrego słowa można dobrze przywalić. Niekoniecznie trzeba używać języka w mięsnym pakowanym, tak? Pakowanego. Tak. Sławko, zespół Universe na koniec. Dokąd uciec chcesz? Życzę ci spełnienia się i spełnienia swoich marzeń, pragnień, bo chyba na realizację swoich marzeń nigdy nie jest za późno. A poza tym marzenia zawsze mamy, nie? Bardzo dziękuję za zaproszenie i na koniec chciałabym pozdrowić najserdeczniej członków Poznańskiego Klubu Literackiego Dąbrówka i prowadzącego Jerzego Grupińskiego oraz członków Koła Literackiego Anima i prowadzącą Marię Duszkę, a także wielu facebookowych, bardziej lub mniej znajomych ludzi pióra. Pozdrawiamy, dołączamy się do tych pozdrowień i gramy zespół Universe. Dokąd uciec chcesz? Sławka Sobkowska-Marczyńska. Dziękuję ci bardzo za obecność. Dziękuję bardzo. Thank you.
uciec chcesz szeroką drogą podłych krzyw. W dłoniach ciągle kryjąc twarz, roztrącając dni spalonych popiół, szukasz zwiędłych liści dat. Na co liczysz, idąc tam, dokąd uciec chcesz? Dokąd uciec chcesz, aleją smutną płaskich kłamstw? Życiem biegnąc siejesz zło i rozglądasz się, a wokół pusto gryziesz brzegi własnych warg. Na co liczysz, idąc tam, dokąd uciec chcesz? Dokąd uciec chcesz? Posłuchaj, śpiewam ci przed samym sobą, nie zwiał jeszcze nikt. Powiedz tę prawdę, weź, nie rozumiesz mnie. Stracony czas, stracony czas. Koszula cuchnie, ślepniesz już. Oddech krótki, tracisz wzrok, zostawiając ból po sobie, gaśniesz coraz bardziej chwiejny krok. Na co liczysz, idąc tam, dokąd Dziękuję, Sławko. Mam nadzieję, że nie było tak tragicznie, jak sobie wyobrażałaś. Serdecznie pozdrawiamy i teraz będziemy już powoli lądować. Najpierw jeszcze takie długie lądowanie to będzie. Agnieszka Chrzanowska, Szkoda słów. To teraz. Szkoda mi zapomnianych słów, tak i mnie dobrze. Szkoda mi zapomnianych zdań, których sens zmienił się. Ktoś zakłamał proste zdania i zgubił je poza mnie.
zostawię ci, póki sam nie wypowiesz ich ty, na których mi zależy. Takich słów nie usłyszysz już, póki znów nie powrócą tu dzięki słowu. Zbudzisz się ze snu. Szkoda mi zapomnianych dni, o nich nie każdy wie. Szkoda mi zapomnianych. Te piosenki ostatnie, które wybrałem, to są dosyć długie rzeczywiście. Agnieszka Chrzanowska wybrzmiała, a w tej chwili zespół Myszy i Ludzie.
na koniec. Pamiętajcie o subskrybowaniu kanału na YouTubie. No, nie omieszkujcie również dawać łapek nie tylko na YouTubie, ale również polubić stronki facebookowej. Bądźcie z nami za tydzień na spotkaniu z Arkiem Wąsikiem i Bogdanem Kuśką. A na końcu, tak jak powiedziałem, Myszy i ludzie w piosence Cicho do mnie przyjdź. To również dłuższy utwór. Do usłyszenia. Kłaniam się nisko. Piotr Spodtek. To jedyna taka chwila, rozum stróż już śpi, nikt nie dowie się, że byłaś. Wślizgnij się jak mysz w przesmyk między sen a jawę, nim w ostatnią myśl noc nieśmiało wplecie pierwsze z sennych marzeń. Wahadła rytm, zegar nam na dwoje wróży, serce niczym pies w klatce piersi uwięzione. Na twój jeden gest żeber splot wyłamie, by pobiec w twoją stronę. Bieg, pośpiech oddechów, szeptów, pragnień by rozbudził ten lęk, że odejdziesz, znikniesz, że sam zostanę nagle. Wiek, przeszłość zaklęta, taka miłość, która wypala po rdzeń. Nie przywrócę życia temu, co puls straciło. Powtarzam twoje imię jak modlitwy wers, w swej naiwnej wierze zatracam się i ginę. Wiek, pośpiech oddechów, szeptów, pragnień znów rozbudził ten lęk, że odejdziesz, znikniesz, że sam zostanę nagle. Wiek, przeszłość zaklęta, taka miłość, która wypala po rdzeń.
nie przywrócę życia temu, co puls straciło. Pośpiech oddechów szedł tu w trakcie, znów rozbudził ten lęk, że odejdziesz, znikniesz, że sam zostanę nagle wiem. Przeszłość zaklęta taka miłość, która wypala portek. Nie przywrócę życia temu, co puls straciło snem. Nie da się wrócić, gdzie się było, lecz daj mi szansę choć tę. Lecz daj mi szansę.